Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę wideo. Dzisiaj jest wtorek, 4 września 2018 roku. Naszą analizę będziemy kontynuować na interwale godzinnym i jest to oczywiście para Bitcoin do złotówki. Na wykresie godzinnym wyrysowałem sobie kanał. Jest to kanał wzrostowy, wczoraj już go zdaje się pokazywałem. No i zgodnie ze wczorajszą analizą jest nadal toczona bitwa o poziom 50% zniesienia Fibonacciego, czyli 26 tysięcy, powiedzmy 645 zł. Mamy tutaj taką ciekawą formację zrobioną, gdzie dolne ograniczenie jest nią linia taka wewnętrzna trendu wzrostowego. No i tutaj widzimy, że raz, dwa, prawie że trzy, cztery, pięć razy już było ten poziom 26 650 zł atakowany, czyli tutaj cały czas byki próbują się przebić powyżej tego poziomu, no bo 50% Fibonacciego jest już wytestowane, tak? W tym momencie byki starają się wybić wyżej, no i jeżeli ten poziom rzeczywiście zostanie wybity, no to następnym poziomem docelowym będzie 27 100, powiedzmy 80, które jednocześnie będzie, zauważcie, tutaj będzie górne ograniczenie tego kanału wzrostowego. Natomiast jest jeszcze jeden poziom, ewentualnie gdyby ten nie wytrzymał rajdu byków, jest oczywiście 61% zniesienia Fibonacciego na 27 000, powiedzmy 603. W tym momencie to są dwa najważniejsze poziomy dla byków. Z drugiej strony mamy tutaj oczywiście 26 040, to jest taki poziom również wsparcia. No i nasz główny ten poziom 25 300, dobra, tak powinien być zrobiony, który również jest głównym poziomem wsparcia dla strony popytowej. Także na razie jesteśmy w takiej wąskiej konsolidacji. Przeważają nadal byki, no ale musi być tutaj ten poziom zaznaczony czerwoną przerwaną linią 26 850, musi być on wybity górą, żeby nadal byki kontrolowały sytuację na rynku. Wybicie poniżej tej linii trendu będzie oznaczało najprawdopodobniej zjazd do właśnie tego poziomu 26 040. Także to wszystko w dzisiejszej analizie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam jak zwykle na kolejną niebawem. Życzę owocnego tradingu. To wszystko. Cześć.